Międzynarodowe śledztwo w sprawie zniesławienia syna Beaty Szydło. Chodzi o komentarze w mediach społecznościowych. Sprawa dotyczy zniesławienia syna byłej premier Tymoteusza Szydły. Chodzi o falę spekulacji o prywatnym życiu dziecka polityczki Prawa i Sprawiedliwości. Jak informuje Wirtualna Polska, sprawą zajęła się prokuratura. Dodatkowo śledczy mieli zwrócić się do Wielkiej Brytanii i USA o pomoc. Dlaczego i jaką konkretnie? Wystąpiono do władz USA o uzyskanie od firmy Facebook w ramach międzynarodowej pomocy prawnej danych umożliwiających identyfikację użytkownika profilu. Ponadto ustalono dwóch potencjalnych świadków, którzy zamieszkują na stałe na terytorium Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym wystąpiono do władz sądowych Zjednoczonego Królestwa o przesłuchanie obojga świadków, przekazał w rozmowie z WP przedstawiciel prokuratury okręgowej w Warszawie. Portal zauważa też, że zarówno zniesławienie, jak i znieważenie są przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego. Prokuratura może się zaangażować w taką sprawę tylko w szczególnych przypadkach, gdy istnieje ku temu interes społeczny. Pojawiają się wątpliwości, czy tak było w przypadku syna byłej premier. Ale na czym tak właściwie miało polegać zniesławienie syna Beaty Szydło? Czyli o co właściwie chodzi w sprawie, w której prokuratura uruchamia współpracę z innymi państwami? W 2017 roku Tymoteusz Szydło przyjął święcenia kapłańskie. Nie rozpoczął jednak posługi w parafii w Oświęcimiu. Dlaczego? Jak informowała wtedy Kuria, udał się na bezterminowy urlop. Po tym wydarzeniu internet zalały plotki na jego temat. I to właśnie z nimi najprawdopodobniej jest związane śledztwo prokuratury. W sieci mogło dojść do zniesławienia. Pojawiły się sugestie, że syn europarlamentarzystki partii władzy miał związać się z kobietą. Niektórzy szli o krok dalej i mówili, że być może niedługo zostanie on ojcem. Reprezentujący Tymoteusza Szydło, mecenas Maciej Zaborowski, zaprzeczał wtedy tym informacjom. Dziennikarze Wirtualnej Polski zapytali prokuraturę, dlaczego włączyła się akurat w sprawę dotyczącą Tymoteusza Szydły i jaki jest w tym interes społeczny. Prokuratura na te pytania jednak nie odpowiedziała.